ja aktorów nie uważam za artystów, raczej za rzemieślników. Czasami zdarzają się takie momenty krótkie, momenty uniesienia, momenty, powiedzmy, no, jak to nazwać, metafizyczne, gdzie można przez chwilę być tym artystą. Raczej to jest głównie ciężka praca, taka bym powiedział fizyczno-psychiczna. Proces przygotowania do zdjęć zabierał mniej więcej 3-4 godziny dziennie, plus plan zdjęciowy około 12 plus nadgodziny około 3, czyli razem 15 godzin, plus jeszcze trzeba było to zdjąć. Więc na 4 zmiany, tak? Chyba na 4. Nawet miałem taki koszmar pewnej nocy, że budzę się rano i stoi nade mną Waldemar, nasz charakteryzator, i mnie szarpie za twarz i mówi: nie mogę tego zdjąć, nie mogę tego zdjąć, będziesz musiał z tym zostać. To jest cała grupa, powiedzmy, filmowców, która robi te filmy w większości od ponad 20 lat. Ja z nimi pracuję od jakichś, powiedzmy, 7 od filmu W imię. Bo to jest drugi film, który zrobiliśmy z Małgosią razem. Skończyło się to małżeństwem i dzieckiem. Ale nie traktuję tego jako efekt uboczny. Więc jesteśmy ze sobą bardzo blisko. Michał jest operatorem, ale też byłem mężem Małgosi. A Jacek Drosio, który jest montażystą, jest jej byłym partnerem i ma z nim dziecko. Także taką mamy... Wspaniały kolektyw. Taki mamy konglomerat. Ja mówię na nim, że to jest po prostu jakaś chora sprawa. Suche szwagry, firma po prostu same jakieś po prostu... sami jacyś byli faceci. Ale żyjemy w przyjaźni, żyjemy w zgodzie i dzięki Małgosi ona ma taką umiejętność niezwykłą, że pewne rzeczy potrafi oddzielić od siebie. I myślę, że to dzięki jej charakterowi, jej silnej osobowości bardzo. Ci wszyscy ludzie, którzy robili z nią te filmy, nadal robią bez względu, powiedzmy, na jakąś sytuację osobistą. Jakie było pana podejście osobiste do świata osób niepełnosprawnych przed nakręceniem tego filmu, a jaki jest teraz? Poprzez ten proces przygotowywania, w jakimś sensie, myśmy tą transplantację twarzy robili codziennie od nowa, prawda? To nie trwało 27 godzin jak prawdziwa operacja, u nas trwało 4-5 godzin, ale dawało taki, bym powiedział, dotknięcie pewnego rodzaju cierpienia, takiego rodzaju bycia niedoskonałym, bycia innym przede wszystkim. Na pewno jest mi bliższe to spojrzenie, to poczucie, ten rodzaj cierpienia i przede wszystkim osamotnienia, bo myślę, że to jest główna sprawa. Bo człowiek może wycierpieć dużo i człowiek może naprawdę dużo znieść bólu fizycznego, psychicznego, ale jak człowiek jest samotny i jakby pozostawiony z tym swoim bólem i cierpieniem, to ten ból i cierpienie są nie do zniesienia. Też ten obraz, który Państwo oglądaliście, taki niewygodny w jakimś sensie, prawda? No bo taki film nie ogląda się jakoś komfortowo, że ciągle ta ostrość gdzieś ucieka i trzeba za tą ostrością podążać. Jakby to wszystko razem wzięte ma nas właśnie gdzieś wyprowadzić w jakiś inny, w ogóle w inną przestrzeń do myślenia, w coś, co nam na co dzień nie jest do końca znane. Przy tego rodzaju projekcie ten dystans oczywiście już jest naturalny po kilku latach, ale bardziej jest takie poczucie: ok, to działa, to jest dobrze zrobione, to jest niedobrze zrobione, tu trzeba poprawić. Film działa albo nie działa, prawda? I to jest raczej takie poczucie takiego, bym powiedział, spełnienia, prawda? Że nagle oglądasz ten film po raz kolejny, kolejną wersję tego filmu i nagle masz coś takiego, czujesz jakby to. Czujesz, że film idzie. Ja akurat rozpoznaję tak film, że oglądając go, ten czas przelatuje mi o wiele szybciej niż w rzeczywistości. Czyli półtorej godziny tego filmu jest takim, powiedzmy, na raz jakby wziętym okresem.
bez oglądania się za siebie. Zaskoczyła nas Ina Berlinale, bo tam film został odebrany jako uniwersalna opowieść o kryzysie wartości europejskich, o wzrostach nastrojów populistycznych i tak dalej. Też został odniesiony w sposób bardzo wyraźny przez i widownię, i krytyków, został odniesiony do ich jakby regionalnych, jakby ich narodowych sytuacji, co dla nas było dużym sukcesem, że tak lokalny, wydawało się mały bardzo film, który no, gdzieś się opowiada o jakimś naszym wycinku, prawda, o jakimś takim naszym fragmencie, momencie, przenosi się na całkowicie inne kultury. Na przykład dziennikarze z Brazylii oszaleli na punkcie tego filmu. Film będzie w szerokiej dystrybucji w Brazylii. Jeden z dziennikarzy krzyczał wręcz do mnie, że to jest niesamowite, że Brazylijczycy dowiedzą się, że nie mają największego Chrystusa na świecie. Krzyczał, to jest niesamowite. Żyjemy, nasz naród żyje w tak głębokiej niewiedzy. No tak, no my tego Chrystusa tu mamy, musimy już latać.